Witajcie, kochani. Chciałam podzielić się obrazem, jaki wczoraj w trakcie modlitwy został pokazany. Raz już ten sam obraz Pan pokazywał, tylko że wtedy było pokazane tak z góry, z lotu ptaka, a teraz tak jak na wprost zobaczyłam łąkę, rozległą, wielką łąkę. Mnóstwo na łące owiec pasących się, ale łąka była koloru takiego żółtego, zwiędłego. Nie była to trawa soczysta, zielona, tylko taka już zwiędła. I od razu przyszły myśli od Ducha Bożego, że tu chodzi o to, że nie jesteśmy otworzeni na Ducha Świętego, nie napełniamy się Duchem Bożym, tak jak Pan Jezus Chrystus tego chce. Duch Boży nie jest zasmucony, stopujemy Ducha Bożego, także chodzimy po swojemu, nie tak jak Duch Boży chce, żeby było wylanie tej żywej wody, która ma moc, aby przemienić wszystko, tylko jest robione, robimy według tego, co nam wydaje się, że jest słuszne, według tego, co umysł nam podpowiada, a nie tak, żebyśmy byli prowadzeni Duchem Bożym. I tym chciałam się z wami podzielić. I chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że pokazuje nam to, że wzywa nas po raz kolejny do tego, aby wyznać grzechy, aby oczyścić się Jego cudowną, świętą krwią i aby naprawdę przychodzić i zacząć pić żywą wodę. Chwała jeszcze raz Panu i naszemu Jezusowi. Wspaniałości z nieba dla was wszystkich. Amen.